Hejka kochani, dzisiaj nagrywam filmik, który Wam obiecałam, czyli jak zrobić ślimaczka, ale przed tym, zanim Wam pokażę jak zrobić tego ślimaczka, to mam do Was prośbę, jeśli moglibyście udostępniać nasze filmiki, ponieważ YouTube ogranicza dzieciom jakby wyświetlenia filmików, to możecie udostępniać nasze filmiki na Instagramie, TikToku, Snapchacie, na wszystkich social media. Byłabym wdzięczna, dziękuję. Tak wygląda ślimaczek. Tak więc ja bym proponowała zacząć od takiego banalnego ćwiczenia nagięcia pleców. Czyli coś takiego, że dajemy sobie szeroko, znaczy nogi na szerokość barków i po prostu wyginamy się do tyłu tyle, co nam gięcie nasze pozwala. Czyli stopniowo, najpierw dajemy daleko, bliżej, 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 jak damy radę. Podnosimy się. I robimy sobie skłon po każdym zdjęciu, na przykład tutaj i tak powtarzamy parę razy. No i tak robimy kilka razy i zaraz Wam pokażę drugie ćwiczenie. Jeśli mamy już w miarę dobre gięcie, to przechodzimy do drugiego ćwiczenia, a drugim ćwiczeniem będzie mostek. Z leżenia, z siedzenia, ze stania, jak to woli. I staramy się przybliżać ręce coraz bliżej nóg. No i robimy skłon po każdym gięciu. Przechodzimy do trzeciego ćwiczenia. Teraz robimy mostek na przedramionach, czyli kładziemy ręce w taki trójkąt i przechodzimy do mostka. To już jest nasz prawie ślimaczek. Ja jak zaczynam ślimaczka, to robię takie gięcie i ręce daję tutaj. I wtedy jakby lecę taką kołyską do góry z nogami. Tak jest mi łatwiej. Żeby zrobić tego ślimaczka, to łatwiej też nam będzie z podwyższeniem, jak sobie po prostu biodra damy na coś wyższego. Ja na przykład wziąłam poduszkę, bo jest miękka i będzie lepiej. Więc kładę sobie poduszkę, nakładam na nie biodra i robię dokładnie to samo ćwiczenie, tą kołyskę. Czyli ustawiam sobie ręce tutaj, biodra daję i robię. To jest dla takich bardziej początkujących, bo no jeśli Wam jakby uważacie, że dacie radę już w tych ćwiczeniach, chociaż nie wiem, to robimy bez tego normalnie tą kołyskę, bo jest większy zamach. I mamy ślimaczka. Jeśli ktoś uważa, że stać go na więcej, albo po prostu chce sobie spróbować, to jest jeszcze takie ćwiczenie, że robimy mostek i z tego powoli przechodzimy do tego ślimaczka. Kładziemy ręce i powoli uginamy łokcie. Coś takiego. I to też jest ślimaczek. Jeśli Wam się podobało i chcecie więcej takich filmików, to piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w dole, subskrypcje, zachęcajcie innych do oglądania i wpadajcie na mojego Instagrama Oliwia Prędki. Pa!